No dobra, to co? Robimy sobie w takim razie zlot Nissanów. Co wy na to? Akurat się dzień zrobił, także szybko wybierzcie sobie jakieś furki. Ja jadę do garażu już sobie coś skołować do jazdy. Za mało powera mam w tym Subaru. No powinno latać. Tak. Nie zmieściłem się. Takie power slidy właściwie się robi. Dobra, jestem już przy chatce. Jeszcze nie wiem, jakiego Nissana wybiorę, ale jakiś Nissan będzie. Patrz, ktoś tutaj jeszcze stał, jak wjeżdżałem do chatki. Jeszcze się pojawił. I weźmy, zobaczmy, czy mam jakiegoś... czy nie mam jakiegoś Nissana. Mitsubishi, Maserati, Toyota, Pagani. Ej, patrzcie, chyba wygląda na to, że ja w swoim garażu mam wszystkie Nissany, które można kupić w sklepie. Jest zima, przydałoby się coś z napędem na 4 koła. Tak patrzę, że nie ma jakiegoś ogromnego wyboru tych samochodów. Koncepta wziąć? Tego offroadowego? W sensie nie jest jakoś mocno porobiona. Wiem, zrobię sobie taki samochód, jakim ja bym w rzeczywistości przyjechał na zlot. Co wy na to? Tu mam taką gołą i wesołą Sylwię. Nic na niej nie mam. Żadnego malowania, żadnego tuningu. Weźmiemy trochę większe tam felgi może, żeby to jakoś wyglądało. Coś takiego. No i fajnie. I teraz tu już standardowy silnik sobie, o, jeszcze obniżymy. Standardowy silnik sobie rozkręcę jakoś tam i zobaczymy, zobaczymy. Będzie takie zimowe autko. Już fajnie wygląda, bez żadnego malowania ani nic, co? Wygląda w porządku. Cyk, 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 cyk. Tutaj oczywiście inhalatory też trzeba poinstalować, bo to jest Nissan. I tak. Patrzcie, co my tu mamy. Mamy jeszcze możliwe do zainstalowania różne zderzaki, moi drodzy. Tutaj nie ma żartów, tutaj możemy zaszaleć. Spoilery. Czuję się trochę jak w GTA na tuningu. Dobra, i tu możemy sobie dać jeszcze. No, coś takiego sobie dajmy. Progi. Pyk i maska. O, zrobiliśmy takie R34 trochę z tego auta. Tak wygląda. Okej, okay, zainstalowane. Proszę bardzo. No i zostało nam jeszcze jakieś zlotowe malowanie. Tak, tu jeszcze muszę sobie tylko tuning zrobić driftowy. A co? Stawiamy na sztywno wszystko. Proszę bardzo. Ale taki wąski się wydaje ten samochód. Już mamy Nissany. Dobra, ja wam wyznaczam miejsce, gdzie jedziemy i tam się spotykamy. O, ale pełny skład. Kiedy ostatnio mieliśmy taki pełny skład? Chodźmy, o, wiem, co zrobimy. Co powiecie, jakbyśmy pojechali samochodami driftowymi do kopalni? Jak my się tam w ogóle dostaniemy takimi obniżonymi autami, co? Chodźmy, gdzieś tutaj sobie miejscówkę znajdziemy. Jedziemy do kopalni. Jest kopalnia chyba, nie? Kamieniołom bardziej. Proszę bardzo, mają już gotowe furki. Jedziemy, jedziemy sobie. Powolutku. Ja wiem, że tutaj będziemy się zderzać. Tutaj zderzeń nie da się uniknąć, jak jest tyle osób. I do kopalni. No, takie niskie samochody, słuchajcie. Takie niskie, zglebione auta będą za chwilę jeździć po szutrze, po polnych drogach. Ty, co to tutaj jedzie? To jest Nissan? Co to jest? To czerwone takie. Co to? Ej, ja nie wiem, co to za auto. To jest Nissan? A ja go pierwszy raz widzę. To wygląda jak taki Golf. Taki
taki niedorozwinięty Golf. Coś takiego z tyłu, no nie? Ale ciekawe auto. Co to jest? To wygląda jak Honda trochę. Civic. Ale taki Honda Civic, taki Golf. Ale mnie porzucało, zobacz. Kurczę, jaki chaos. To jest Civic? Ej, ale my musimy Nissanami. Ej, ktoś jak nie ma Nissana, to wylatuje od razu. To nie jest Civic. Nie jest Civic, to jest coś innego. Ja nie widziałem tego auta w grze. Oj, przepraszam, przepraszam za uderzenie. Patrz, jak tam polecieli. My w śniegu. Tutaj w tych zderzakach to my powinniśmy tyle tego śniegu nabrać, że potem z tego śniegu to my możemy sobie roztopić ten śnieg i herbatki porobić. Ale jesteśmy teraz pługami. O kurczę, ale nas pokierował GPS dziwnie, zobaczcie. Pokierował nas tak, że będziemy jechać tymi najgorszymi błotami. Zaraz tutaj skręcimy w prawo. Ale poszedł, zobacz, na milimetry mnie wyminął. Skubaniutki. Z błotem. Ej, faktycznie, Konrad, teraz będzie z błotem herbatka. Ale zlot. Kurczę, mogliśmy wziąć jakieś offroadowe auto. Ale spoko, tak sobie chyba poradzimy jakoś. Trzęsie mi się tu wszystko. Co to za auto jest? Ja tego nie poznaję. To jest, z przodu ma jakąś dziwną tablicę rejestracyjną. Taką strasznie dużą. Na pół samochodu. Żeby każdy widział chyba, nie wiem. Ej, spoko by było, jakby ludzie robili te rejestracje i faktycznie te rejestracje miały... Znaczy, Boże, co ja gadam? Jakby ludzie robili malowania do samochodów i te malowania miałyby jeszcze rejestrację. A tak to widzicie, ja sobie pobrałem tutaj jakieś malowanko do samochodu i ono nie ma rejestracji, a też nie mogę dodać swojej jakiejś tam rejestracji, dlatego, bo... no nie mogę edytować tego malowania, trochę szkoda. O, ty się trochę karambol zrobił. Jakby to było w ETS-ie, to byśmy już policję mieli na karku. Uff, Boże, uspokójcie się, to jest zlot, no spokojnie. Dobijemy 1000 łapek? Dobijemy, lekko. Ale tu ładnie jest. I znajdźmy sobie tutaj jakiś taki plac, gdzie będziemy mogli się spotkać. Tu policja nie dojedzie, nie pojadą w takie, wiesz, głębokie błoto. O kurczę, zrobiła się kanapka. Nie dojadą w takie błotniste tereny. Tu chyba jest taka, ja tak zaznaczyłem orientacyjnie, ale chyba tutaj, gdzie wjeżdża ten zielony samochód teraz. Tutaj jest taki placyk, myślę, że spoko do spotkanka. Bo ja tak zaznaczyłem tam orientacyjnie. I jakoś tutaj poustawiamy się może. Trochę taki cień tutaj jest, ale może będzie coś widać. Dobra, patrzcie na to. Pięknie. Ktoś ma klakson, dzwonki rowerowe. Kurde, wypchali mnie stąd. Musimy cofnąć. Wow! Dobra, czyli co, już poustawialiśmy się, a ja teraz zobaczę wszystkie wasze samochody. Przede wszystkim nie wiem, co to jest tutaj obok. Mega mnie zaskoczył ten samochód.
ten tutaj czerwony, który stoi obok mnie. Czerwony albo pomarańczowy? To czerwony chyba jest. Co ma rejestrację Seba. Biorę drona i patrzę wszystkich po kolei, zobaczmy. Więc tak, co my tu mamy? To jest Nissan z mojej serii RP z Forzy. Proszę bardzo. To jest jakaś wersja Nismo hardkorowa. Napęd naprzód i pojechał sobie, zobacz. Pojechał sobie. Nissan GTR, samochód marzeń. Kto by takiego nie chciał? Chyba nie ma tutaj takiej osoby, która nie chciałaby tym Nissanem pojeździć, co? To jest Nissan Pulsar, tak? Kurde, zobaczcie w ogóle laseczka za kierownicą. Ładna laseczka, fajna laseczka. Co to jest? Ale ja pierwszy raz widzę ten samochód, on z tyłu naprawdę wygląda jak Golf. No nie? Tak ciężko... Ciężko mi było się rozeznać, co to w ogóle za auto jest. Tak z tyłu jak Golf, z boku jak... Trochę jak Honda Civic? Może? Z przodu... Dziwne. Dziwne auto, naprawdę. Ja go nie mam w garażu, na pewno. On był gdzieś tam... Pulsar, no właśnie, Pulsar, a nie Pulsar, jak ktoś tam napisał. Jest tutaj moja Silvia, jest tutaj 240SX albo 180SX. Tutaj jest 370, fantastyczny samochód, bardzo, bardzo fajny. Zobacz na to, rejestracja, 1% klub. I to jest spoko autko, bardzo fajne. Obok mamy Nissana Fair Lady. Bardzo takie, bardzo ładne malowanie, takie stonowane, nie jakieś takie krzykliwe jak moje, zobacz. Moje krzyczy, driftuj mną, nie? A to krzyczy, o, mam klasę, zobacz. Jestem klasykiem sportowym i super. A tutaj mamy kolejną Silvię. Ja też chyba mam, a to nie jest Silvia. Ej, patrz, ja myślałem, że to jest Silvia od tej strony. To wyglądało trochę jak Silvia, a to jest Nissan GTR. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Ja mam takie samo malowanie na Silvii, trochę mnie to zmyliło. Dobra, tutaj mamy, tylko go słabo widać. To jest R34 z malowaniem z szybkich i wściekłych. Bardzo popularne malowanie. Tutaj mamy... Wow! 300, wiem, że ma w nazwie 300 ZX właśnie. Nie SX, tylko ZX. Bardzo fajny samochód, bardzo mi się podoba w rzeczywistości. Bardzo ładne auto. 370 GTR i GTR, taki starszy. Teraz trzeba zrobić fotko. Bardzo ładnie się poustawialiście dzisiaj, jestem z was dumny bardzo. Proszę bardzo. O. I możemy sobie porobić fotko. Fotko sobie porobimy, co wy na to? Wow. Trochę tak głupio, bo jest zima, no nie? Tak zawsze chyba lepiej w lato się spotkać, bo te samochody nie są takie brudne i tak mi się wydaje, że chyba lepiej w lato. Patrzcie, tak ładnie wygląda. Ekstra. Proszę bardzo, od razu sobie sfotografowałem autka. Prawie wszystkie miałem niesfotografowane. Zapisuję sobie fotełko. Proszę bardzo. I zapisujemy. Musimy zrobić jeszcze jeden zlocik, moi drodzy, ale to na spokojnie. Wychodzimy z trybu fotograficznego. I teraz tak, ja wiem, że część z waszych samochodów nie jest przystosowana do driftu. Bo tutaj nie wszystkie chyba samochody, chociaż większość jest na glebie, no nie? Tak wygląda, jakby były do driftu, ale cholera wie, o kurczę, jak my stąd wyjedziemy teraz. Wyścig zrobić, no nie wiem, czy zrobimy wyścig Nissanami. No tak zbyt klasycznie.
O, wiem co możemy zrobić. Spróbujmy zrobić coś takiego, że zrobimy wspólną fotkę, ale w powietrzu. I teraz musimy znaleźć jakąś taką... O, wiem co zróbmy. Chodźmy na lotnisko. Wyskoczymy sobie tam, tam jest taka wielka hopsalnia, kojarzycie? I spróbujemy sobie zrobić foto, jak jesteśmy w powietrzu. Dobra? Ja wam zaznaczę na mapce, żebyście wiedzieli gdzie, co i jak. I tak spróbujemy jechać jeden obok drugiego, to będzie bardzo ciężkie do zrobienia. Ale będziemy jechać jeden obok drugiego i spróbujemy zrobić taką fotkę w powietrzu. Co wy na to? Myślicie, że damy radę? Dzięki Bartik za 25 zł, dziękuję bardzo. I bardzo, bardzo dziękuję. Fajnie, że ci się podobają zluciki. Jak ktoś nie chce jechać, to może się oczywiście tam przeteleportować. Aczkolwiek my będziemy... Ja będę sobie jechał. Jak chcecie, to jedźcie ze mną. Przejdziemy się kawałek. Tutaj jaki kurczę dziwny Nissan. Zobaczcie, on ma tak strasznie koła. Wąskie, ale takie tak szeroko rozstawione. Chyba dystanse ziomek jakieś ma hardkorowe. Dobra, jedziemy taką na spokojnie. No jak ktoś się tam z kimś pozderza, to luzik. No jak jest tyle osób, to trudno się nie zderzyć. Widzicie, że ja czasami z wami też się tutaj zderzam. Także na spokojnie, nie? Jak jest śnieg, to można sobie szaleć. Dawaj bokiem. Spróbuję, chociaż bardzo ślisko jest, wiesz? Kurka na pewno może, ona chce żyć, ona chce żyć. Zresztą na śniegu to wiesz, jeszcze opony letnie. Zobaczowa. Leci, kurczę. Na czwóreczce. Jedziemy na lotnicho i tam zrobimy coś zupełnie nowego, czyli skok. Ale czy uda nam się razem wszystkim Ej, tam są te podwójne skocznie, że wiecie, na te kontenery się skacze i z jednej strony są hopki, jest hopka i z drugiej strony jest hopka. Jakby się nam udało skoczyć tak, że byśmy wszyscy razem byli w powietrzu, 12 osób w powietrzu, to by myślę, że niesamowicie wyglądało na zdjęciu. Chcę to zobaczyć. Ale nas dziwnie GPS prowadzi trochę. Nie udało się wejść. Chciałem tak bardziej tam uciec, żeby z nikim się nie zderzyć. Wyleciałem. Chyba trochę za zbyt przyczepne kapcie dałem. No, trochę za bardzo prostuje mi furkę. Patrz jak ten leci, jak wywija bokiem. Zobacz. I się trzyma na... O! I się trzyma na drodze. Ładnie. Takie arabskie drifty na środku drogi. Czy te 16 GB RAMu wystarczy na Fordze? Spokojnie, nawet 8 by ci wystarczyło. Spokojnie wystarczy. Znaczy ja tak myślę, ja mam 16 i powiem ci, że w żadnej grze mi nie brakuje jakiejś tam płynności, naprawdę. Się. Oho, była wymijka, zobacz. O, trochę za bardzo przyczepne opony mam i trzeba kopać ze sprzęgła. Da się, ale jest taka nerwowa ta Sylwia. Dobra, już jadę chłopaki, spokojnie. Muszę sobie włączyć ten, czekaj. Ops. Jeszcze się ładuje, mój drugi budzik. Teraz go sobie włączę.
tutaj sobie licznik włączę, żebyście widzieli, ile gaz dodaję i tak dalej, i tak dalej. A w ogóle kamerka jest źle ustawiona, co nie mówicie? Przyciętą skrzynię biegów miałem. O, teraz będzie dobrze. V12 do niej. Chyba nawet można zainstalować V12. Tak coś mi się wydaje. Dobra, wchodzimy. Kto driftuje, ten driftuje, kto nie chce, ten sobie po prostu jedzie. Uuu! Dobra, czekajcie, włączę sobie budzika tylko. W sumie nie wiem, po co na zlot. Ale włączę. Niech będzie. Ops, i Forza. O, coś nie działa. Działa? Działa, wszystko działa. Dobra, i tak, idziemy sobie tu na lotnicho. Ktoś widział, że bardzo wysoko poleciał przez chwilkę. I tak, tu nie chodzi o to, żeby mieć jakąś wysoką prędkość, ale musimy się tu jakoś... Chodźcie może z drugiej strony. I patrzcie, tu są te dwie hopsalnie i z drugiej strony są kolejne dwie. I musimy się tak jakoś zgrać, żeby wszyscy razem pojechać, tylko my się nie zmieścimy chyba. O ja nie wiem, jak to zrobimy, ale to może być ciekawe. Dobra, spróbujmy się jakoś tak mniej więcej ustawić naprzeciwko tych hopek. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wystartowali wszyscy razem, tylko wiesz, jak będziemy w powietrzu, to może być tak, że dwa rzędy albo trzy rzędy samochodów za sobą mogą być, nie? Wiecie, o co chodzi. I teraz jak to zrobić, żeby wystartować? Właśnie się zastanawiam, żeby to miało ręce i nogi. O, dokładnie, zaczailiście, o co chodzi, więc ktoś może być z przodu, ktoś może być z tyłu, byleby zrobić zdjęcie dokładnie w tym momencie, kiedy będziemy w powietrzu. O to mi chodzi. Dokładnie, dokładnie to o to chodzi, no. O, dokładnie, dokładnie o to chodzi. Super, super. Widzę, że trafiłem na ogarniętych ludzi dzisiaj. Doskonale, doskonale. Myślę, że tak trzy samochody w jednym rzędzie to już trochę dużo jest, bo ta skocznia nie ma tylu aż, prawda? Nie ma takiej szerokości. Musimy się jakoś poustawiać, tylko właśnie ciężko jest skoordynować. Tutaj na streamie też są troszeczkę opóźnienia, ale wyobraźcie sobie taka fota. To będzie coś niesamowitego. Dobra, teraz musimy jakoś zrobić, żeby... Na sygnał, żeby wystartować, tak? Dobra, to jedna osoba niech zatrąbi. Tylko skąd będziemy wiedzieć, kto zatrąbił, prawda? Dobra, inaczej, wszyscy oglądacie streama, prawda? To zróbmy tak. Ja będę odliczał i na zero po prostu startujemy. OK? Spróbujemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Odliczam od 5 i na 0 startujemy. Ja wystartuję troszeczkę później, tak, bo wiecie, są opóźnienia na streamie tam około może sekundowe, coś takiego. I odliczę i poczekam chwilę i zobaczę, jak wystartujecie i ja pojadę po prostu za wami. Nie? Spróbujemy coś takiego. Także uwaga, odliczam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fotka! Chyba się, kurczę, nie udało. Kilka samochodów jest w powietrzu. Udało mi się za... Ej, trzeba jakoś to wcześniej zrobić. No tak, jeszcze inna kwestia jest taka, że nie każdy ma inny samochód, nie?
W sensie każdy ma inaczej stunigowany samochód, jeden mocniejszy, drugi słabszy. Da się oczywiście zrobić już fajne zdjęcie. Spokojnie, zaraz powtórzymy. Myślę, że się uda ciekawe rzeczy zrobić dzisiaj. Czekaj, zrobimy jakoś tak fotko, żeby to fajnie wyglądało. Zobacz na to. I to są dopiero 4 samochody w powietrzu, a nas jest 12. Musimy się tak skoordynować. Ja teraz inaczej zrobimy. Kurczę. Ja teraz będę stał tutaj na górze, albo gdzieś się skitram po prostu samochodem. I zrobimy tak, że ja po prostu będę odliczał i będzie mi łatwiej jej trafić w moment, kiedy wy wszyscy będziecie w powietrzu. Ale zróbmy dokładnie taką samą opcję, jak była teraz. Czyli, że wszyscy stoimy sobie z tamtej strony i ja was wystartuję w taki sam sposób i będzie mi łatwiej trafić. Dobra? Dobra. No to startujemy. Ops. Ja tutaj się na górze ustawię. O kurczę, bo spadnę. Samochód, no niestety, tak jest wyregulowany, żeby miał hamowanie tylko naprzód, ale nie szkodzi. Dobra, i teraz wszyscy się ustawcie tam, podobnie jak przed chwilą. I ja wam zrobię fotę, ok? Dobra, czekamy jeszcze chwilę. Ale ładnie będzie wyglądać przy... To chyba zachodzące słońce jest, tak, tak to wygląda. Kończy się nam dzień. Dobra, ziomek, idź tam do tych, albo zrób miejsce dla kogoś innego. Dobra. Czekamy jeszcze na jedną osobę, bo jedno miejsce się zwolniło w konwoju. Czekaj, bo tu gdzieś chyba na mapie jest kolejna osoba, albo dobija jeszcze do nas. Tak, już jest na naszej sesji. Tylko chyba gdzieś jeszcze jedzie. Tu jest w ogóle, zobacz. Ktoś tam został w tym, w kopalni. Dobrze, to w takim razie ja zaczynam odliczanie od 5, ok? I spróbujcie wjechać wszyscy na tą hopkę, dobra? I jak będziecie w powietrzu, to ja wam zrobię zdjęcie. Może tak być? Dobra, to się ustawiajcie i ja za moment zaczynam odliczanie. Także uwaga, odliczam. Już gotowi? Tam jeszcze nie, widzę, że niektórzy się ustawiają. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale spróbujcie jakoś jechać razem. Wiem, że to jest trudne. Dobra, uwaga. Odliczam. 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. Dobra, muszę tutaj celownik trzymać, znaczy ten. Dobra, dobra, jadą, 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 będzie dobrze, będzie dobrze. Dawaj, 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 jeszcze trochę, jeszcze trochę. I teraz! Zobaczymy, czy wyjdzie. O kurcze. Niektórzy bardzo daleko polecieli. O rany. Bardzo daleko. Zobaczcie, jedni w powietrzu zaczęli przenikać jakby, nie? Tak, nie wiem, o co tu chodzi. Dziwna sprawa, tak jakby część samochodów nie mogła być w powietrzu, nie wiem, o co chodzi. Dobra, ale może spróbujmy zdjęcie od tyłu zrobić. Ciężko jest tak złapać wszystkich naraz, powiem wam. Ci, co wyskoczą pierwsi, muszą jakoś zwolnić w powietrzu. O, to fajnie wygląda, patrzcie, patrzcie, z tej strony. Nie, tak sobie o jakoś zrobić. I co powiecie na takie robienie zdjęć? Patrzcie, jak tamtemu Nissanowi koło się wtegowało. O rany.
O, coś takiego, zobaczcie. Nie? Te wszystkie fotki możecie sobie później oglądać. Gdzieś tam u mnie na profilu one się wyświetlają na pewno. Jaka fotka? Ej, takiej fotki jeszcze nie mieliśmy. Nie mieliśmy jeszcze takiej fotki, no. Taka typowo Fordzowa. No i co? I fajnie się bawimy. Pewnie, że tak. Bo się zaczęli dotykać w powietrzu, może i tak, właśnie jak się w powietrzu coś dotknie tymi samochodami, to one chyba zaczynają przez siebie przenikać czy coś. Tak to może działać. Nie, ten jeden zaczął tutaj się przenikać. Patrzcie, jak ten krzywo poleciał. Ej, no fajnie to wygląda, mi się podoba takie coś. Stylowe zdjęcie, idealny zlot, zlot po ludzku. Dobra, zapisujemy. Dobra, i mamy. Mamy gotowe. Pięknie, pięknie. Zrobiliśmy sobie zlot Nissanu i co wy na to powiecie? Zlot Nissanów gotowy. Prawdziwy JDM, doskonały klimat. Ej, mój samochód jest JDM. Mam kierownicę normalnie po prawej stronie. Wszystko się zgadza. Ale nie wszystkie Nissany chyba mają kierownicę po prawej stronie, prawda? Ktoś ma w ogóle przebranie Stiga w tym GTR-ze. Tym takim, no, R35 mówię na niego, nie? Bardzo fajnie to wyszło. Ciekawe, jakbyśmy wszyscy, jak wszyscy zaczynają driftować, zobaczcie jaki chaos się robi, nie? Nagle każdy się zaczyna z każdym zderzać. Oh my god. Fajnie, fajnie, fajnie wyszedł zlocik.